Witam serdecznie Państwa. Witam naszego gościa. Jeszcze chwileczkę pogadajmy wiosennie. W dniu dzisiejszym na wykład otwarty do Państwa przyjechał z Szagania dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana Trzeciego, pan generał Janusz Adamczak. Serdecznie witam pana generała. Pan generał dowodzi największą jednostką operacyjną Wojska Polskiego. Ma w swoim składzie największą jednostkę wojsk pancernych. I stąd jest jak najbardziej adekwatny dla naszego kierunku studiów. Najbardziej adekwatną osobą, jeśli chodzi o problematykę, którą się zajmuje. Tym bardziej, że w swojej bogatej karierze wojskowej ma doświadczenie od najniższego szczebla dowodzenia, bo jeśli chodzi o wojsko operacyjne, najwyższe, czyli dywizję, w tym doświadczenie w kierowaniu jednostkami międzynarodowymi w ramach misji pokojowej. Pan generał zaczynał swoją karierę studencką, podobnie jak państwo w Poznaniu. Jest absolwentem dawnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Stąd sentyment do miasta, do mieszkańców, do młodszych od niego też studentów Poznania. Stąd udało się zaprosić pana generała na spotkanie. Sentyment tym bardziej, że część z Państwa zapewne wiąże karierę swoją przyszłą z pracą w wojsku. W dniu dzisiejszym podpiszemy z panem generałem porozumienie o współpracy pomiędzy dywizją kierowaną przez pana generała a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa. Pan generał zadeklarował, że o nas, o Państwu będzie pamiętał jako dowodzący dywizją i zapewne w przyszłości jako potencjalny szef sztabu generalnego, czy też w dalszej przyszłości minister obrony narodowej. Więc wszystko przed Państwem i gdzieś tam za parę lat pochłonicie się mi, panie ministrze, tutaj byliśmy na spotkaniu 14 kwietnia i sympatycznie to spotkanie wspominamy. Panie generale, serdecznie witam. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli byłaby wola ze strony pana generała, to dopełnimy oficjalnych formalności. Później pan generał podzieli się z Państwem swoimi refleksjami na temat pracy i służby w Wojsku Polskim w bardzo szerokich obszarach. Muszę dzielić się sympatią.
Jeszcze jedno wytłumaczenie i sprostowanie w związku z wprowadzeniem zasady cywilnej kontroli nad armią. Funkcja ministra obrony narodowej mi nie godzi, z czego zresztą się bardzo cieszę. Jeżeli dojdę do stanowiska szefa sztabu generalnego, to też będzie satysfakcjonujące, aczkolwiek już poziom, który osiągnąłem na chwilę obecną, jest dla mnie bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Mili Państwo, temat tej prezentacji udziału sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych NATO i Unii Europejskiej. Ja sobie założyłem jakby trzy cele tego wykładu. Jeżeli one będą osiągnięte, to przynajmniej ja będę usatysfakcjonowany, ale mam też nadzieję, że i Państwo z tego wykładu parę ciekawych informacji wyniosą. Po pierwsze, chciałbym, abyśmy tutaj mieli wspólne zrozumienie tego, dlaczego nasze siły zbrojne biorą udział w operacjach poza granicami kraju, jakie z tego powodu mogą być korzyści, jakie straty, no bo wiadomo, że każde działanie wiąże się z tym, że są i plusy, i minusy tego wszystkiego. Nie ma nic za darmo, wszystko kosztuje. W tym przypadku mówimy nie tylko o kosztach materialnych, o finansach, ale też oczywiście o życiu ludzkim, o wielu rannych, poszkodowanych żołnierzach polskich sił zbrojnych. No i trzeci cel, chciałbym tak troszeczkę bardziej zapoznać Państwa z tym, jaki może być zakres udziału sił zbrojnych w takich operacjach, co wojsko robi na tych operacjach, czym się tam zajmuje, jakie zadania wykonuje. A następnie jeszcze tytułem niejako wprowadzenia, Państwo będą studentami tak zacznej uczelni, pewnie wiecie, siły zbrojne mają generalnie trzy zasadnicze zadania, tak? Pierwsze zadanie to jest obrona naszego państwa, obrona granic, integralności, niepodległości, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. A drugie zadanie, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnie w wszelkiego rodzaju sytuacjach kryzysowych, czego chyba byliście nieraz świadkami, albo mieliście możliwość słyszeć w środkach masowego przekazu, jak wojsko wspiera inne służby, bo akurat w tym obszarze wojsko nie jest wiodącą instytucją, inne służby w niesieniu pomocy ludności dotkniętej klęskami żywiołowymi. No i to trzecie zadanie, czyli tak zwany udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, czyli to jest ten obszar tematyczny, o którym będę dzisiaj Państwu mówił. I jeszcze jedną informację, którą chciałbym przekazać. Myślę, że wszyscy sobie zdajecie z tego sprawę, ale myślę, że jest to warte podkreślenia. Nie każdy na to w ten sposób patrzy, ale chciałbym, żebyśmy też popatrzyli na wojsko jako narzędzie. Narzędzie polityki zagranicznej naszego rządu, naszego państwa, tak? Wiadomo, że polityka zagraniczna ma różne obszary. Jest to obszar dyplomacji, polityki międzynarodowej, gospodarki międzynarodowej, ale też udział sił zbrojnych i same siły zbrojne są traktowane nie tylko w naszym kraju, ale praktycznie na całym świecie, a przynajmniej w tych państwach, które patrzą dookoła, poza swoje granice, siły zbrojne są traktowane jako narzędzie polityki zagranicznej i tak naprawdę od około 10 lat w Polsce jest podobnie. Dlaczego od 10 lat? A dlatego, że wcześniej raczej nie patrzono na siły zbrojne w ten sposób. Jeżeli uczestniczyliśmy w operacjach poza granicami kraju, były to operacje stricte pokojowe. Oczywiście ważne było, aby zaznaczyć naszą obecność, pokazać polską fragę, ale cel pobytu naszych żołnierzy za granicą był jednak zdecydowanie inny niż było to związane z okresem udziału w misji w Afganistanie czy w Iraku.
Jeszcze tytułem kolejnego wstępu chciałbym Państwa przeprosić. Ja jestem żołnierzem wychowanym od już wielu lat w tak zwanej kulturze militarnej NATO. NATO ma jedną ogromną wadę. Lubi używać skrótów. Czasami w skrótach są skróty i w wielu przypadkach nawet żołnierze, którzy te skróty wymyślają, potem nie są w stanie powiedzieć, co te skróty, jak te skróty rozwinąć, co najwyżej wiedzą, co one znaczą. A przykład właśnie takiego zagmatwania niech będzie skrót IJC, czyli ISAF Joint Command, jedno z dowództw operacyjnych w Afganistanie, ale to I w tym znaczy jeszcze ISAF, czyli International Security Forces Afghanistan, tak? Czyli skrót w skrócie. I ja też nie jestem wolny od takich błędów, dlatego jeżeli będą skróty, których Państwo nie będziecie rozumieli, to po prostu proszę pytać, będę wyjaśniał. No dobrze, trochę teorii. Wiadomo, że działanie sił zbrojnych, zresztą jak działanie każdej innej instytucji, organizacji państwowej, musi być oparte w oparciu o normy prawne. W przypadku operacji poza granicami kraju siły zbrojne działają w oparciu o dokumenty międzynarodowe, jak i o dokumenty narodowe. Zacznę od tych międzynarodowych, ponieważ wiecie Państwo, że nawet nasza konstytucja też to gwarantuje, że prawo międzynarodowe jest prawem nadrzędnym dla prawa narodowego, w związku z czym my jako Polska zobowiązaliśmy się przestrzegać podpisanych przez nas praw, porozumień międzynarodowych i są one zawsze nadrzędne dla naszych dokumentów narodowych. Dlatego też pozwoliłem sobie tutaj wymienić kilka aktów prawnych, które w jakiś sposób, może nie w jakiś, tylko w decydujący sposób normują zasady udziału, pobytu sił zbrojnych różnych państw w operacjach poza granicami kraju. Zaczynamy oczywiście od Karty Narodów Zjednoczonych, która jest tutaj taką jakby biblią, nie wiem, dekalogiem prowadzenia tego typu operacji. NATO ma swój traktat północnoatlantycki, Unia Europejska też ma swój traktat, dużo później niż natowski podpisany, ale różnie ważny i w bardzo podobny sposób traktujący problematykę działania sił zbrojnych. I to są jakby dokumenty, które mają formę porozumień międzynarodowych, tak? Państwa sygnują te dokumenty, zgadzają się przestrzegać zawartych w nim zapisów. Dalej mamy trzy kolejne jakby grupy dokumentów, a więc rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, decyzję Rady Północnoatlantyckiej i decyzję Rady Europejskiej. I to są już dokumenty jakby wykonawcze, tak? Jeżeli jakikolwiek kryzys się dzieje, gdziekolwiek na świecie, bez któregoś z tych dokumentów tak naprawdę nie ma podstaw prawnych, aby zainicjować działania militarne. Dwa ostatnie dokumenty, czy grupy nawet dokumentów, to już są stricte prawne dokumenty określające zasady udziału sił zbrojnych w konfliktach międzynarodowych oraz dokumenty dotyczące ochrony praw człowieka. No i teraz nasze akty prawne. Główny to jest konstytucja. Chociaż jeżeli czytamy się konstytucję, tutaj akurat nie znajdziemy bezpośredniego odniesienia do zadań sił zbrojnych związanych z udziałem w operacjach międzynarodowych. Bezpośredniego nie znajdziemy. Ale znajdziemy to pośrednie, ponieważ powiedziałem, że jeden z artykułów Konstytucji, nie pamiętam, 17 chyba, mówi, że my jako państwo zobowiązujemy się przestrzegać porozumień międzynarodowych, a porozumieniem międzynarodowym jest wspomniana przeze mnie Karta Narodów Zjednoczonych, Traktat Północnoatlantycki i Traktat Unii Europejskiej, a z tych dokumentów wynika, że powinniśmy w tych operacjach uczestniczyć. Dalej chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kolejne ustawy. Ustawy, wiadomo, akty najwyższego rzędu, akty prawne w naszym kraju.
I tutaj wśród nich ta, która jest wymieniona na trzeciej pozycji, czyli ustawa o zasadach użycia lub pobytu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju. To jest dokument, który tak naprawdę bardzo kompleksowo normuje, określa, definiuje wszelkie uprawnienia, obowiązki, zasady podejmowania decyzji, zasady kierowania, zasady udziału Wojska Polskiego we wszelkiego rodzaju operacjach, w których by brało udział poza naszymi granicami. Dokumentem wykonawczym, tak jak w dokumentach międzynarodowych były decyzje i rezolucje, dokumentem wykonawczym narodowym, który określa niejako, czy daje zgodę na skierowanie sił zbrojnych poza granicę państwa, jest postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu jednostek wojskowych poza granicami kraju. I to jest tak naprawdę pierwszy dokument, który uruchamia całą tą lawinę, cały ten proces przygotowania, kierowania i udziału sił zbrojnych poza jego granicami. O tym mechanizmie jeszcze będę za chwilę troszeczkę więcej mówił. Dalsze dokumenty, które tutaj szeroko opisują, normują, precyzują tą problematykę, to wszelkiego rodzaju rozporządzenia Rady Ministrów, rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej, decyzje Ministra Obrony Narodowej i w przypadku wojskowych struktur to już są rozkazy. Na koniec pozwoliłem sobie wymienić jeszcze Strategię Bezpieczeństwa Narodowego, która, jak Państwo wiecie, nie jest aktem prawnym tak naprawdę, bo to jest dokument pomocniczy zdefiniowany przez rząd, przyjęty przez Radę Ministrów, ale to nie jest dokument, który stanowi akt prawa. To jest dokument, który jest jakby wytyczną dla wszystkich resortów, szczególnie resortu obrony narodowej, w zakresie funkcjonowania, w zakresie realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa narodowego. I teraz jeszcze parę słów o wspomnianym wcześniej przeze mnie procesie decyzyjnym. Tak jak widać na załączonym schemacie, wszystko rozpoczyna się gdzieś tam w strukturach międzynarodowych. Najczęściej od rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Decyzja może być podjęta przez Radę Północnoatlantycką, decyzja może też być podjęta przez Unię Europejską, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy teraz na historię ostatnich konfliktów, które się na świecie dzieją, tym głównym inicjatorem wszelkich operacji jest Organizacja Narodów Zjednoczonych. I ona do niedawna też była głównym wykonawcą wszelkiego rodzaju misji. To powie, jak idą wojska różnych armii z całego świata, brały udział w łagodzeniu skutków albo rozwiązywaniu konfliktów. Natomiast w ostatnich przynajmniej 10-15 latach to się troszeczkę zmieniło. ONZ jest dalej tą instytucją, która inicjuje, która widzi problemy, która namawia, nakłania do pokojowego rozwiązania tego problemu. Natomiast w przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, gdy strony konfliktu nie są w stanie się porozumieć, dogadać, zaprzestać wrogich działań, wtedy już ONZ coraz częściej ogląda się na inne organizacje międzynarodowe, jakimi są NATO, Unia Europejska, Unia Afrykańska i jeszcze pewnie parę innych, które moglibyśmy wymyśleć. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim skuteczność działania sił zbrojnych, które działają pod egidą, szczególnie NATO, będzie dużo większa niż skuteczność działania sił ONZ. Siły ONZ mają bardzo ograniczone w zakresie możliwości realizacji mandaty. Ograniczone w sensie narodowych restrykcji, narodowych zakazów tego, co im wolno, czego nie wolno. Tak naprawdę w wielu przypadkach udział tych niebieskich hełmów czy niebieskich baretów sprowadzało się w wielu miejscach do bycia, obserwowania,
rozmieszczenia pomiędzy zwaśnionymi stronami, ale ich zdolność do operacyjnego jakby reagowania zawsze była taka dość wątpliwa i bardzo, bardzo ograniczona. NATO, jeżeli już otrzyma mandat, działa pod mandatem ONZ, ale w zupełnie innych uwarunkowaniach, z dużo mniejszymi ograniczeniami narodowymi, bo tak uzgodniły państwa. I wtedy możliwość, przynajmniej ta militarna, tego militarnego oddziaływania jest zapewniona dużo większa niż w przypadku wojsk ONZ. Jeżeli już decyzja jest podjęta, że trzeba skierować siły zbrojne w jakiś rejon konfliktu, wtedy oczywiście we wszystkich zainteresowanych państwach proces decyzyjny się rozpoczyna. Bardzo często u nas też. I tak naprawdę pierwsze pytanie jest, angażujemy się czy się nie angażujemy, tak? Było wiele przypadków takich, gdzie Polska, pomimo że konflikty były dość poważne w różnych częściach świata, nie angażowała się. Z przyczyn różnych oczywiście, tak? Interesy narodowe, ekonomia, dostępność sił zbrojnych, zaangażowanie w innych operacjach. Mamy tutaj cały szereg takich aspektów, które zawsze są brane pod uwagę wtedy, gdy trzeba podjąć decyzję, czy będziemy się angażować w kolejną operację. Mieliśmy przykład działań w Libii, gdzie tak naprawdę były bardzo duże naciski na wszystkie kraje NATO, aby się mocno zaangażować w rozwiązanie tej sytuacji. Większość państw natowskich bardzo, bardzo symbolicznie, zresztą tak jak Polska, odpowiedziały na to wezwanie. Jeżeli decyzja zostanie podjęta, znaczy mam na myśli pozytywną decyzję, wtedy Rada Ministrów lub Prezes Rady Ministrów, w zależności od tego, jaki rodzaj konfliktu, to z jakim rodzajem konfliktu mamy do czynienia, występując z wnioskiem do Prezydenta, oczywiście ten wniosek jest wcześniej uzgodniony, Prezydent wydaje postanowienie, powiadamia Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, to są obowiązki Prezydenta, które są między innymi zapisane w ustawie o zasadach użycia i pobytu sił zbrojnych poza granicami kraju. I na tej podstawie uruchamia się całutki proces związany z przygotowaniem wydzielonych komponentów sił zbrojnych do udziału w danej operacji. Teraz chciałbym sięgnąć troszeczkę do historii. Szanowni Państwo, jak widzicie w tym slajdzie, tak naprawdę historia naszego udziału w operacjach poza granicami naszego kraju ma już 60 lat. Pierwsi żołnierze Wojska Polskiego, jeszcze wtedy Ludowego Wojska Polskiego, brali udział w operacjach, w misji obserwacyjnej w Korei. 1953 rok. Zresztą do dzisiaj polski generał jest szefem zespołu obserwatorów, który dwa razy w roku tam udaje się na ten, który 38 równoleżnik, tak? I monitoruje sytuację, ocenia, doradza, podpowiada sekretarzowi generalnemu ONZ, co dalej w tym obszarze powinno być robione. No, nie będę tutaj oceniał skuteczności tych działań. Wszyscy wiemy, co się w tej chwili w Korei dzieje. Na pewno nie jest to wina obserwatorów, czy polskich, czy innych. Jest to spowodowane zupełnie innymi nastrojami, ambicjami liderów, szczególnie jednego lidera państwa północno-koreańskiego. No, niemniej jednak sami chyba wszyscy wiemy, że sytuacja na północy koreańskim jest w tej chwili bardzo poważna. I jak to jeden z artystów śpiewał, wszystko się może zdarzyć. No niemniej jednak w sumie w historii naszych sił zbrojnych braliśmy udział w 71 różnego rodzaju operacjach poza granicami kraju. 71 różnego rodzaju operacji. I to też trzeba dobrze zrozumieć, bo zakres udziału był bardzo zróżnicowany. Czasami bywali to pojedynczy obserwatorzy, dwóch, trzech, pięciu oficerów rozmieszczonych gdzieś w jakichś dalekich zakątkach świata, obserwujących sytuację, piszących raporty, przedstawiających propozycje, a czasami, jak to było na przykład w Iraku,
pod naszą egidą, pod egidą Polski funkcjonowała międzynarodowa dywizja składająca się z prawie 10 tysięcy żołnierzy i wykonywała bardzo, bardzo poważne zadania stabilizacyjne. Gdybym chciał teraz przejść do opowiadania o wszystkich tych operacjach, to prawdopodobnie skończylibyśmy dokładnie w południe za 7 dni w niedzielę i moglibyście iść na obiad, ale myślę, że nie ma większego sensu aż tak głęboko wchodzić w tą tematykę, dlatego pozwólcie, że ja skupię się na tych ostatnich operacjach, nas współczesnych. Nawet najmłodsi słuchacze zgromadzeni na tej sali chyba słyszeli o wszystkich tych operacjach sił zbrojnych, które są na tym slajdzie wymienione. Są to tylko te misje, te operacje, które były realizowane w 21 wieku, a więc po roku 2000. Jest tutaj część tych, które praktycznie już się zakończyły, tak jak Iraqi Freedom, czyli iracka wolność, a więc operacja w Iraku, realizowana praktycznie od 2003 roku. Zakończyliśmy swój udział w operacjach Andow i Unifil na wzgórzach Golan i w Libanie. To też taka dość, no myślę, ciekawa z punktu widzenia, nie wiem, analizowania całej problematyki angażowania się naszych sił zbrojnych w operacjach poza granicami kraju sytuacja, ponieważ być może nie były to najważniejsze misje, na pewno nie były to trudne misje. Byli też tacy, którzy żartowali, że były to wycieczkowe, turystyczne misje. No nie była to prawda na pewno, bo każda misja poza granicami wymaga dobrego przygotowania i dużego wysiłku w jej realizacji. Ale były to misje pod egidą ONZ tak naprawdę z chwilą zamknięcia naszego udziału w Andow i Unifil w tej chwili polscy żołnierze i gdzie na świecie już w błękitnych beretach służby nie pełnią. A wielu twierdzi, że szkoda, że jest to też, myślę, w jakiś sposób strata dla naszego kraju. Zakończoną operacją, przynajmniej dla naszych sił zbrojnych, jest też misja Euforu w Czadzie, która była dość poważną operacją, bardzo krótką, jedną z najdłuższych w naszej historii, ale ważną i ciekawą, będę o tym mówił w dalszej części mojego wystąpienia. Także na chwilę obecną tak naprawdę mamy wojsko nasze rozmieszczone, czy biorące udział w trzech operacjach. Ta największa to jest Afganistan, to jest oczywiście operacja NATO. Kolejna natowska operacja KFOR w Kosowie i jedna operacja Unii Europejskiej, a więc EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Jeżeli patrzymy na zakres zaangażowania sił zbrojnych, na chwilę obecną liczba żołnierzy, którzy za granicą służą, nie przekracza za bardzo 2000 żołnierzy. Największego zaangażowania mieliśmy jednorazowo za granicą ponad 4000 żołnierzy. Tak było między innymi w czasie, gdy wykonywaliśmy zadania w Iraku i jednocześnie też w Afganistanie. A tutaj jeszcze jedna ciekawostka, chciałbym, może nie wiem, czy ciekawostka, komentarz bardziej. Tematem mojego wystąpienia są misje i natowskie, i Unii Europejskiej, ale siłą rzeczy chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że tych misji natowskich jest więcej. One są na większą skalę realizowane, z większym rozmachem, z większym zaangażowaniem sił zbrojnych. Misje Unii Europejskiej są dużo bardziej ograniczone w wymiarze ilościowym, w wymiarze operacyjnym. No jest to dość chyba naturalna rzecz. NATO jest organizacją międzynarodową, ale zorientowaną przede wszystkim militarnie, tak? Bym to tak powiedział, militarnie-polityczną.
organizacją. Natomiast Unia Europejska z założenia jest organizacją bardziej ekonomiczną, bardziej gospodarczą. Niemniej jednak Unia Europejska oczywiście nie zamyka oczy i widzi też potrzeby angażowania się militarnie w różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. I stąd też, podobnie jak NATO w Unii Europejskiej, jest Komitet Wojskowy, jest Międzynarodowy Sztab Wojskowy i są siły zbrojne Unii Europejskiej, stosunkowo małe, ale jednak permanentnie utrzymywane. Dla przykładu jedna z moich brygad, 17 Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza w tej chwili stanowi trzon grupy bojowej Unii Europejskiej razem z żołnierzami z Niemiec i z Francji. Prawie 3000 żołnierzy w gotowości do użycia praktycznie na gwizdek w każdym regionie świata w promieniu, znaczy nie w każdym, na świecie w promieniu 6000 km od Brukseli. Taki jest obszar potencjalnego użycia grupy bojowej Unii Europejskiej. Także jak ktoś mniej więcej kojarzy mapę, liczy kilometry, do Korei jest jeszcze troszeczkę dalej. W związku z czym możemy przewidywać, że Unia Europejska raczej potencjalny konflikt w Korei angażować się nie będzie, ale na to nie wątpię, że gdyby doszło co do czego, tak, ponieważ NATO takich ograniczeń sobie nie stawia. No dobrze, to troszeczkę więcej szczegółów na temat poszczególnych misji albo wybranych misji, tak sobie powiedzmy. Irak. Nasz udział w Iraku rozpoczął się praktycznie na samym początku. A jak sięgacie pamięcią, 2003 rok, te słynne sceny wejścia Brygady Pancernej Amerykańskiej do Bagdadu, zwalenie pułkownika Saddama Husajna, to było na początku 2003 roku, a już w maju 2003 roku grupa polskich żołnierzy była na rekonesansie w Iraku. Miałem przyjemność dowodzić tą grupą i przygotowaliśmy warunki do rozwinięcia głównych sił polskiej dywizji, które miały być rozmieszczane tutaj w tym obszarze zaznaczonym na czerwono. Bardzo duży obszar, terytorium sięgające od granicy z Arabią Saudyjską po granicę z Iranem, 5 dużych prowincji, wiele miejsc kultu religijnego dla muzułmanów i myślę, że to był jeden z największych takich wyzwań. Jednym z największych wyzwań, jakimi stanął nasz kontynent. An-Najaf, Karbala, miejsca kultu, do którego okresowo przybywało po kilka milionów pielgrzymów. A więc wyobraźcie sobie, jak napięta w tym postwojennym środowisku sytuacja w tym czasie tam się działa. I tak naprawdę trzeba też sobie zdać sprawę, że ten pas w dużej części też dzielił tą część północną, północno-zachodnią od południowej na dwie te zasadnicze grupy religijne w Iraku, a więc szyitów i sunnitów. I w wielu przypadkach właśnie w obszarze odpowiedzialności polskiej dywizji te spory religijne wybuchały. No i powodowało to, że ten poziom trudności naszego zadania był dużo większy. Bardzo ciekawa misja, niespotykana w historii nie tylko polskiej wojskowości, bo tak naprawdę rzadko się zdarza, żeby w jednej organizacji wojskowej pod tytułem Dywizja Związek Taktyczny funkcjonowały 24 kraje. Mieliśmy od pojedynczych żołnierzy z Gruzji, z Filipin, z jakichś tam malutkich, może niekoniecznie malutkich, ale bardzo egzotycznych państw, po duże jednostki, duże formacje, jak polska brygada, ukraińska brygada, hiszpańska brygada. Także
dywizja, w której językiem urzędowym był język angielski, ale tak naprawdę funkcjonował też język polski, język rosyjski, język hiszpański i te wszystkie języki w sumie były językami urzędowymi. Misja w Iraku skończyła się w 2008 roku. Po 10 kolejnych zmianach. No widzicie, tutaj poległo tam niestety 22 polskich żołnierzy, oprócz tego wielu cywili, między innymi słynni dziennikarze, na pewno tą historię też Państwo słyszeli. Tak jak powiedziałem, skala zaangażowania Wojska Polskiego była przeogromna. Dywizja w największym rozkwicie, że się tak wyrażę, liczyła prawie 10 tysięcy żołnierzy, z czego około 2,5 tysiąca to byli żołnierze Wojska Polskiego. Kolejna duża operacja ISAF, operacja pod egidą NATO. Ta poprzednia, wiemy, początkowo nie była operacją natowską, tak? Była to tak zwana koalicja sił, koalicja woli pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, ale w początkowej fazie tej operacji NATO jako organizacja międzynarodowa nie angażowała się w tę operację. Dopiero po praktycznie 2-3 latach pierwsze elementy w Iraku zaczęły funkcjonować pod grantową flagą z Różą Wiatrów. A ostatecznie NATO, zresztą tak jak w Afganistanie, w całości przejęło odpowiedzialność za prowadzenie tej operacji i nawet po wygaśnięciu tej głównej części operacji stabilizacyjnej NATO dalej utrzymywało i jeszcze do tej pory utrzymuje misję szkoleniową w Iraku. Ale jesteśmy w Afganistanie, kolejna duża operacja, bardzo ciekawa, bardzo nietypowa i zupełnie inna niż ta, którą realizowaliśmy w Iraku. Dlaczego inna? Tutaj zaczęło się od bardzo małego zaangażowania, praktycznie od samego początku, gdy po 11 września NATO podjęło decyzję o tym, że będzie wspierać Stany Zjednoczone w wojnie z terroryzmem. Jednymi z pierwszych żołnierzy, którzy razem z Amerykanami pojechali do Afganistanu, byli polscy komandosi, byli polscy saperzy. Także tutaj tak naprawdę wszystko zaczęło się jeszcze zanim sprawy rozwinęły się w Iraku, bo pierwsze elementy w Afganistanie były już w 2001 roku. Ale tak jak powiedziałem, były to małe elementy, rozrzucone, rozczłonkowane, podporządkowane pod różne amerykańskie dowództwa i tak naprawdę nie było widać w taki namacalny sposób polskiej obecności w Afganistanie. Dopiero w 2007 roku, gdzie nasz poziom zaangażowania już sięgał około 600-700 żołnierzy, minister obrony narodowej, ówczesny pan Bogdan Plich, zarekomendował rządowi, rząd przyjął taki kierunek działania, żeby zintegrować wszystkie polskie elementy w jednym miejscu, w jednej strefie, pod jednym dowództwem, przez co niejako pokazać w sposób bardziej wyraźny naszą obecność w Afganistanie. No i tak to się stało. Prowincja Ghazni, która jest tutaj na tej mapie wyświetlona, stała się rejonem odpowiedzialności dla polskiej brygady, polskich sił zadaniowych i od 2008 roku rozpoczęliśmy przejmowanie odpowiedzialności za tą prowincję i jesteśmy tam do dnia dzisiejszego. Jak długo będziemy, no to już też tajemnicą nie jest publicznie, zostało to ogłoszone, mówił o tym pan prezydent i premier i minister obrony narodowej, a ostatnie elementy powinny się z Afganistanu wycofać do końca 2014 roku. A co będzie potem, tak naprawdę na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo. Myślę osobiście, że NATO całkowicie z Afganistanu się nie wycofa i być może w formie jakiejś misji szkoleniowej dalej swoje elementy tam będzie utrzymywać i być może też z tego powodu polscy żołnierze dalej
będą pełnić służbę po 2014 roku w Afganistanie, ale na pewno już nie takiej ilości. Obecnie mamy tam około 1800 żołnierzy w okresie największego zaangażowania. Było to 2600 żołnierzy skupionych głównie w prowincji Ghazni, ale mieliśmy również swoich oficerów, swoich przedstawicieli we wszystkich dowództwach, od tego najwyższego dowództwa ISAF w Kabulu poprzez dowództwa operacyjne, to wspomniane przeze mnie IGC, dowództwo regionalne, dowództwo regionu wschód, częścią którego jest prowincja Ghazni. Ghazni, bardzo ciekawe miejsce, górzysty teren, główne bazy polskie, które są tam rozmieszczone, znajdują się na wysokości ponad 2000 metrów. Jak tak sięgniemy wzrokiem po mapie Polski, tak, terenie powyżej 2000 metrów w Polsce, to jest tam gdzieś w okolicach Zakopanego, jak spojrzymy na rysy i jak już tam przychodzi nam turystycznie powędrować, to niektórzy mają kłopoty z oddychaniem. Polscy żołnierze po porządzeniu bojowym, które waży około 60-70 kg, muszą tam funkcjonować na co dzień. Nie jest to łatwe. Trzeba do tego dodać oczywiście rozrzucone powietrze, dość wysokie temperatury. Na szczęście bardzo małą wilgotność. Także tutaj chociażby z tego powodu służba w Afganistanie nie jest łatwa. Inny powód to jest oczywiście potencjalny przeciwnik. Podobnie ma się rzecz w Iraku, chociaż myślę, że w Afganistanie właśnie ten tak zwany przeciwnik jest jeszcze bardziej trudny do zdefiniowania. Irak jest państwem religijnym i konflikt, który tam jest, przynajmniej w chwili obecnej, ale też wcześniej miał bardzo silne podłoża religijne. Natomiast Afganistan jest państwem plemiennym i wszelkie konflikty, które się tam dzieją tak naprawdę, przynajmniej te wewnętrzne, mają charakter plemienny. Państwowość afgańska tak naprawdę, przynajmniej w mojej opinii, nie istnieje dla Afgańczyka, czyli znaczy dla mieszkańca tamtego rejonu. Liczy się plemię, liczy się wioska, miasto. On jest pasztunem, on jest Hazarem, on jest Uzbekiem, nie jest Afgańczykiem. Może prezydent Karzaj będzie o sobie mówił, że jest Afgańczykiem, ale będzie tak mówił nie z przekonania, tylko dlatego, że stanowisko od niego tego wymaga. A więc jest to taki kraj, zlepek różnych plemion, co powoduje, że tutaj ta misja niejako ustabilizowania sytuacji, zjednoczenia tego kraju, wprowadzenia pokoju jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Powiedziałem, jedna z moich brygad w tej chwili pełni funkcję czy obowiązki w ramach Grupy Bojowej Unii Europejskiej. Kolejna moja brygada, 10. Brygada Kawalerii Pancernej, przygotowuje się właśnie do tego, żeby na jesień pojechać do Afganistanu. Także jeżeli ktoś chce się zapisać do wojska i szczególnie do mojej dywizji, chciałby pojechać na misję, to zapraszam. Jakby była decyzja szybko podjęta, to może jeszcze jesienią ktoś by tam mógł spróbować swoje siły. Oczywiście taki lekki żart, bo półrocznego żołnierza na misję na pewno bym nie wysłał, ale reklamując moją dywizję, jedną z dywizji kawalerii pancernej, no mogę wam powiedzieć, że akurat do tego typu przygody jest u nas bardzo łatwo. Dywizja od dawna jest mocno angażowana we wszystkiego rodzaju operacje. Dywizja była w Iraku wielokrotnie, była w Afganistanie wielokrotnie i myślę, że jest to związek, który w przypadku zaistnienia kolejnych konfliktów również będzie w pierwszej kolejności brany pod uwagę, aby być kierowanym za granicę. Ale dość o Afganistanie. Wróćmy do Europy. Mówiłem, że w Europie mamy dwie misje na Bałkanach. Jedna to KFOR pod egidą NATO, druga to EUFOR pod egidą Unii Europejskiej. KFOR jest dużo mniejszą misją.
niż Afganistan czy Irak. Tak naprawdę na chwilę obecną mamy tam około 200 żołnierzy, 220 jest limit. Liczebność waha się od 200 do 220, 220 to jest limit określony w postanowieniu prezydenta. To jest misja, która jest jakby pozostałością tych konfliktów bałkańskich z połowy lat 90. rozpad byłej Jugosławii, wojny na Bałkanach, między innymi w Kosowie, konflikty przede wszystkim narodowościowe, Albańczycy, Serbowie, muzułmanie, chrześcijanie. To jest podłoże tego całego problemu. Jest to bardzo, bardzo trudna misja, przede wszystkim z tego względu, że ma ona dużo ograniczeń takich operacyjnych. Jest ona podobna troszeczkę do misji ONZ-owskich, o których mówiłem, pamiętacie wcześniej, że tam państwa nakładają bardzo duże ograniczenia na swoje wojsko, które jest tam kierowane. Niewiele może być tam zadań, powiedzmy, ofensywnych, realizowanych. Raczej są to misje obserwacyjne, szkoleniowe, rozjemcze. Natomiast siły kwory nie prowadzą raczej operacji ofensywnych przeciwko jakimś grupom militarnym. Na chwilę obecną jeszcze ciągle Kosowo jest, znaczy misja w Kosowie jest traktowana jako misja stabilizacyjna, ale idea jest taka, aby przemienić tę misję i myślę, że to w tym roku się stanie misję doradczo-szkoleniową po to, aby budować kosowskie siły, może nie zbrojne, a siły bezpieczeństwa, które będą w stanie we własnym zakresie zadbać o bezpieczeństwo wewnętrzne. Trudne zadanie, tak jak powiedziałem, ponieważ w tym kraju do porozumienia między złośnymi stronami ciągle jest daleko. Misją bardzo sąsiednią dla misji w Kosowie jest misja w Bośni i Hercegowinie. Jeszcze wcześniejsza w sumie misja, która wielokrotnie się przeobrażała. Pamiętacie te dawne czasy bezpośrednio po wybuchu konfliktu w Jugosławii, zaangażowanie NATO, tak naprawdę chyba pierwsze i jedyne wspólne zaangażowanie NATO i Rosji, słynny wyścig o lotnisko w Sarajewie. Misja, która zaczynała się w 90., żeby nie skłamał, w 1993 chyba roku Polska skierowała tam swoich żołnierzy w 1996 roku. I tutaj ciekawostka z tą misją jest taka, że związana z tą misją jest taka, że była to misja jeszcze zanim zostaliśmy członkiem NATO, ale już wtedy polska jednostka wojskowa, jeden z batalionów 6 Brygady Pośrednio-Desantowej, jako jednostka wojskowa w całości została skierowana do operacji poza granicami kraju. Pierwsza, dość wyjątkowa, chociażby z tego powodu operacja. W tej chwili nasze zaangażowanie w Bośni i Hercegowinie jest już prawie symboliczne. Jak widzicie, limit jest 40 żołnierzy. Tak naprawdę polscy żołnierze tam wykonują zadania czysto obserwacyjne, szkoleniowe i nadzorcze. Mamy tam również oprócz przedstawicieli sił zbrojnych, mamy pododdział policji, polskiej policji, która tam w ramach Policji Międzynarodowej również wykonuje swoje zadania, ale to już jest, że się tak wyrażę, poza tematem mojego wystąpienia. Nie wiem, jak my z czasem stoimy. Jeszcze może po dwóch misjach bym powiedział. Spróbuję podsumować i dam Państwu możliwość zadawania pytań. Czad, misja w Afryce. Jak powiedziałem, jedna z najkrótszych, w jakiej polscy żołnierze brali udział.
ale bardzo ważna i szczególnie trudna. Ważna, ponieważ po raz pierwszy do Afryki w tak dużej skali polscy żołnierze pojechali. 400 żołnierzy to jest naprawdę całkiem spory kontyngent. Gdzie Czad jest, macie tam na obrazku pokazane, tak, środek Afryki. Daleko zewsząd, bardzo dziki, niebezpieczny kraj, gorączka, zwierzęta, choroby, wysokie temperatury, brak jakiejkolwiek, no nie wiem jak to powiedzieć, infrastruktury, która mogłaby wspierać funkcjonowanie żołnierzy. A więc tak naprawdę to, co nasi żołnierze tam zabrali ze sobą, to, co przywieźli z Polski, to mieli. Naprawdę nie ma gdzie kupić butelki wody czy czegoś do jedzenia. Misja ta była ukierunkowana na oczywiście na stabilizowanie sytuacji w Darfurze. O wojnie w Darfurze pewnie wszyscy też słyszeli. Powodowała ona to, że w tym regionie Afryki było ponad 200 tysięcy uchodźców, którymi trzeba było się zająć. Misja, którą kierowała Unia Europejska, a tak naprawdę państwem wiodącym była Francja. Wiadomo, Francja ma swoje jakby historyczne relacje z Czadem, była kolonia francuska, dlatego zainteresowanie sił zbrojnych Francji tym obszarem było szczególne. Nasi żołnierze tam funkcjonowali w ramach jednej bazy. Zadania, które realizowaliśmy, to były przede wszystkim ochrona konwoju z pomocą humanitarną, ochrona przedstawicieli organizacji międzynarodowych, którzy próbowali organizować pomoc dla tych uchodźców. Również zabezpieczenie logistyczne obozów, w których uchodźcy byli rozmieszczeni. Jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów na temat misji nadzoru przestrzeni powietrznej nad państwami bałtyckimi. To nie jest misja, w której obecnie jesteśmy zaangażowani, ale żyjemy się z nią okresowo od chyba 2006 roku. Już cztery zmiany polscy piloci wykonywali zadania w ramach nadzoru nad przestrzenią powietrzną państw bałtyckich, Estonii, Łotwy i Litwy. Nie jest to duży kontyngent, około 100 żołnierzy, 4 samoloty bojowe, ale jest to realizowane, że się tak wyrażę, na prośbę tych trzech państw bałtyckich, prośbę skierowaną do NATO. No, nie są to duże państwa, nie stać je na utrzymywanie własnych sił powietrznych, w związku z czym NATO zgodziło się przejąć odpowiedzialność za ochronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, a z racji naszego położenia, sąsiedztwa z tymi państwami, no i też niejako nie wiem, jak to nazwać, próby postawienia się w roli jakiegoś regionalnego lidera w tym rejonie. Polska bardzo mocno od samego początku tej misji się angażowała. Tak jak powiedziałem, mieliśmy już cztery zmiany, cztery rotacje. Ostatnio była w zeszłym roku i nie jest to na pewno ostatni udział naszych pilotów w misji ochrony nieba nad państwami bałtyckimi. No i podsumujmy to wszystko, bo tak jak powiedziałem, siły zbrojne narzędziem polityki zagranicznej, pokazywanie flagi na forum ONZ, na forum NATO, na forum Unii Europejskiej. Czy my z tego coś mamy? Pewnie mamy, tak? No bo wiadomo, ten bilans tutaj musi być zrobiony. Ja nie chciałbym oceniać politycznych aspektów tej sprawy. Jestem żołnierzem i raczej nie chciałbym się angażować w dywagacje na tematy korzyści czy niekorzyści politycznych.
Natomiast patrząc z wojskowego punktu widzenia, chcę powiedzieć, że nasze zaangażowanie w wszelkiego rodzaju operacje zagraniczne, szczególnie te od 2000 roku, czyli te XXI wieku, to jest coś, co powoduje, że polskie siły zbrojne nabrały naprawdę bardzo dużego przyspieszenia we wszystkich możliwych obszarach funkcjonowania. Począwszy od całej struktury dowodzenia siłami zbrojnymi, poprzez proces szkolenia, logistycznego zabezpieczenia, poprzez tak specjalistyczne i specyficzne dziedziny funkcjonowania sił zbrojnych, jak rozpoznanie, jak wywiad, kontrwywiad, jak logistyka, jak zabezpieczenie medyczne operacji ekspedycyjnych i jak chociażby zdolność do rażenia, do ochrony, do przetrwania wojsk. To wszystko to są takie obszary, takie zdolności, które dzięki naszemu pobytowi w Iraku i w Afganistanie przede wszystkim, ale nie zapominamy tu ciągle o innych misjach, to wszystko przekłada się na to, że rozwój naszych sił zbrojnych naprawdę w ostatnim dziesięcioleciu przyspieszył bardzo gwałtownie. Nie zawaham się tu powiedzieć, że tak naprawdę mamy nową jakość wojska. I ta nowa jakość oczywiście wielu zaraz będzie patrzeć tutaj o profesjonalizację, tak, nie ma żołnierzy służby zasadniczej już są, tylko żołnierze zawodowi. No i fakt, chociażby z tego powodu jest to ta nowa jakość, ale tak naprawdę ta nowa jakość została niejako zdwojona poprzez udział naszych żołnierzy w operacjach zagranicznych, ponieważ to doświadczenie wojenne, to przygotowanie, wyszkolenie, umiejętności, wyposażenie, to wszystko powoduje, że ta jakość faktycznie jest dużo, dużo większa. No i ostatni punkt, który tutaj jeszcze pozwolę sobie napisać, a więc jest to tak naprawdę możliwość sprawdzenia naszych zdolności do realizacji zadań w warunkach realnego zagrożenia. Przed tymi dużymi operacjami nasze siły zbrojne były angażowane w bardzo ograniczony sposób. Nie było możliwości, nie było powodów, żeby poddawać je tak drastycznym sprawdzianom, testom, jak to się działo w Iraku czy w Afganistanie. Myślę, że właśnie te dwie misje pokazały, że po odpowiednim procesie przygotowania w tej chwili nasi żołnierze są w stanie wykonywać zadania w każdym miejscu na świecie. Każde zadanie, jakie mogło być przed nimi postawione. I nie wątpię, że tak będzie w przyszłości. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na początku, miałem trzy cele tego mojego wykładu. Wydaje mi się, że odpowiedziałem na wszystkie zadane wcześniej pytania, a więc dlaczego bierzemy udział w tych misjach, jaki był, czy jest zakres udziału sił zbrojnych w poszczególnych operacjach, no i jakie z tego mamy korzyści i straty. O tych stratach nie mówiłem, ale nie mówiłem dość celowo, bo tak naprawdę głównie straty są powiązane ze stratami ludzkimi, tak? Straciliśmy 22 żołnierzy w Iraku, straciliśmy 39 żołnierzy w Afganistanie. Setki żołnierzy jest rannych, poszkodowanych w jakiś sposób. To są te takie najbardziej namacalne, najbardziej dotkliwe straty, jakie nasz kraj, nasi żołnierze odnieśli w związku z udziałem w tych operacjach. Ale korzyści też tutaj myślę, że jest sporo i nie mówię tego po to, żeby bilansować, bo tego się nie da zbilansować, tak? Korzyści są, powiedzmy, strukturalne, organizacyjne, jakościowe, straty są przede wszystkim te moralne, ludzkie i tego nie wolno porównywać. Myślę, że decydenci, którzy podejmowali decyzję o zaangażowaniu naszych sił zbrojnych w operacjach, liczyli się z możliwością strat. Żołnierze, którzy wyjeżdżają za granicę, również liczą się z tym, że mogą być narażeni na niebezpieczeństwo i to jest jako taki uboczny skutek tego całego zamieszania. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony.
jestem do Państwa dyspozycji, czy ktoś miałby jakieś pytania. Proszę bardzo. Panie generale, pytanie, czy gdzieś się nie status misji w Afganistanie, na misji szkoleniowej, polepszy sytuację budujących tam żołnierzy, czy nie? Czyją sytuację ma polepszyć? Żołnierzy, którzy tam funkcjonują, którzy tam służą. Zmieni się status misji z bojowej na szkoleniową. No nie polepszy. Nie polepszy. No tutaj niestety będę musiał się odnieść niejako troszeczkę do tej politycznej części problemu. Decyzja o tym, że tam NATO pojechało, że polscy żołnierze pojechali, to była decyzja polityczna, tak? Było zadanie do zrobienia, zrobiono plany, siły zbrojne nie tylko polskie się zaangażowały w tę operację, prowadziły operację no naprawdę stabilizacyjną, zresztą tak naprawdę zgodnie z polskim prawem minister spraw zagranicznych ogłosił Afganistan strefą działań wojennych, a więc tak naprawdę to jest dla nas, dla polskich żołnierzy, to jest wojna, podobnie zresztą było w Iraku. Jesteśmy tam od wielu, wielu lat. Zmiana charakteru misji wynikała przede wszystkim z czego? Nie dlatego, że to bezpieczeństwo zostało już zapewnione, tak? Moim zdaniem operacja stabilizacyjna tam jeszcze się nie zakończyła i nie powinna się zakończyć. No podjęto decyzję polityczną i to nie narodową, a międzynarodową na szczeblu NATO o tym, żeby tą misję przekształcać, a docelowo zamknąć. No i na bazie takich decyzji są zrobione, zostały zrobione nowe plany wojskowe. Wiązało się ze zmianą charakteru misji, ze zmianą charakteru zadań. Tak, zgadzam się. Ograniczenie zadań, zaprzestanie prowadzenia operacji zaczepnych poza bazami, bardzo często z wiodącą rolą żołnierzy NATO, a nie żołnierzy afgańskich, będzie powodowało, że te wszystkie siły przeciwne no, mogą się odradzać, a to się będzie wiązało również ze zwiększonym zagrożeniem dla żołnierzy NATO, którzy tam jeszcze funkcjonują i do końca przyszłego roku będą funkcjonować. Jednocześnie zmiana na misję szkoleniową wiąże się ze zmianą roli. Zgadza się. No, misja szkoleniowa tak naprawdę zabiera żołnierzom natowskim możliwość prowadzenia jakichkolwiek działań zaczepnych. Mogą używać siły, używać broni tylko w samoobronie. Tak naprawdę prawie nie uczestniczą w operacjach prowadzonych przez afgańskie siły bezpieczeństwa poza bazami, czyli żołnierze NATO będą uczestniczyli na przykład w procesie szkolenia, w procesie przygotowania. Mogą też uczestniczyć w procesie planowania poszczególnych operacji na terenie baz, natomiast wykonywanie tych operacji już będzie stricte w rękach Afgańczyków. Proszę bardzo. Ostatnio miałem, może nie tak ostatnio, bo w styczniu wykład z studentami studiów dziennych. Powiem szczerze, że byli bardziej aktywni od was, a było ich 1/3. Jeszcze jedno kolega. Nie. Płaszcz zakłada. Dobra. To jest sygnał dla innych, że zakładamy płaszcze, tak? Skoro nie ma pytań, szanowny panie generalny, niech będzie wolno w imieniu wszystkich słuchających serdecznie panu Marowi podziękować za tak interesujące spotkanie, za przekazanie w pigułce tak wielu informacji z punktu widzenia żołnierza, co dla słuchaczy studiujących na kierunku bezpieczeństwa dla tych studentów stanowi wielką wartość. Wreszcie panu Merowi za to dziękuję.
Tak?